Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Jest to część kursu poświęcona na modyfikator Displays. Jest to jeden z fajniejszych modyfikatorów, jeden z moich ulubionych, więc pokażę może dokładnie, na czym polega przyjemność z jego korzystania. Na początku do sceny dodam zwykłego plane'a i przeskaluję go 10 razy, tak aby ten plane był dosyć sporych rozmiarów. Poniosę go też odrobinę wyżej, aby nie było widać pod nim siatki, która troszeczkę przeszkadza. I teraz tak, do tego plane'a mogę dodać modyfikator Displays. A więc wybieram zakładkę modyfikatorów i z menu wybieram sobie Displays. W grupie deformatorów siedzi ten modyfikator i po staremu, jak widać, nic się z tym plane'em nie stało, nie zmienił się. Natomiast działanie tego modyfikatora polega na tym, że on może wykorzystać dowolną teksturę do deformacji obiektu. I teraz deformację robię nie jakimś obiektem, nie przez siatkę czy jakieś inne cuda, tylko centralnie przez teksturę. A teksturę mogę sobie namalować albo wykorzystać teksturę, która już jest w Blenderze. A więc aby wykorzystać teksturę, mogę wybrać ją z listy tutaj. Tej listy na razie nie ma, to jest pusta lista. Aby taka lista powstała, muszę teksturę na początku dodać, a więc naciskam na guzik New. Domyślnie tekstura jest teksturą typu cloud. Można to sprawdzić, jeżeli wezmę sobie z zakładce tekstur, wyjmę tą teksturę, widzę, że powstał tutaj cloud. No i tak naprawdę powstaje pytanie, dlaczego ten modyfikator nie zmienił mojego plane'a? Otóż stało się tak dlatego, że w tym plane'ie są tylko cztery wierzchołki i tak naprawdę nie ma tutaj za bardzo co zmieniać. Jeżeli wrócę do tego modyfikatora i go wyłączę na chwilę, to nie widać żadnej zmiany. Być może coś dałoby się zaobserwować, gdybym ustawił się na, powiedzmy sobie, widoku siatki patrzonej, czy też oglądanej od przodu i wtedy włączył lub wyłączył ten modyfikator, no ale widać, że nic się nie dzieje. W związku z tym dodam troszeczkę rozcięć do tego mojego plane'a w trybie edycji za pomocą subdivide, zrobię ich 10, a później kolejny raz subdivide i jeszcze raz 10. W tym momencie mam na 100 elementów porozcinanego plane'a. Teraz włączę działanie tego modyfikatora za pomocą kliknięcia w oko. Jak widać, teraz mam dopiero spektakularny, wypasiony efekt. Żeby to było jeszcze ładniejsze i lepiej widoczne, włączę cieniowanie typu smooth na obiekcie, no i dostaję teraz elegancki krajobraz, który pochodzi z tekstury typu cloud. Jest to bardzo silna deformacja. No i widać, że powstały tutaj głębokie doliny, góry, jakieś tego typu rzeczy. I teraz mogę wpływać na moją teksturę po to, aby zmienić rodzaj tej deformacji. A więc jeżeli wezmę sobie zakładkę tekstur, wyciągnę teksturę z listy, to mogę zmienić jej typ na przykład na taki typ jak blend. Powoduje to, że mój obiekt natychmiast ustawia się na ukos, ponieważ część tekstury jest biała, część tekstury jest czarna, a kolor biały i czarny sterują wysokością deformacji. Mogę także wybrać teksturę typu wood, aby uzyskać tego typu wstęgowaną powierzchnię. Jest to bardzo ładnie zdeformowany plane. No i elegancko można wykorzystywać taką teksturę do różnych rzeczy z nim związanych. Jeżeli wybiorę rings, w tym momencie mam deformację taką, że powstają mi koncentryczne pierścienie. One są oczywiście bardzo wysokie, ponieważ tekstura ma kolor od bieli do czerni, on się mapuje tak naprawdę tutaj na przynajmniej 10 jednostek blendera, tak lekko licząc. No i teraz tak, można z tym robić różne rzeczy. Mogę sobie wziąć band noise na przykład, czy ring noise i otrzymać różnego rodzaju fajne deformacje. Mogę zmieniać rodzaj tekstury. Jeżeli tekstura będzie miała coraz większy rozmiar, to otrzymam w końcu jakieś w miarę równomierne, powiedzmy sobie, efekty. Okay? Mogę zmieniać ilość zaburzeń w takiej teksturze, tworząc całkiem mocno pociachany obiekt. No więc w tym momencie niewiele z niego daje się zrobić. No i teraz, ponieważ te deformacje są bardzo silne, to musiałbym zmniejszyć kontrast takiej tekstury, aby ona rzeczywiście troszeczkę słabiej wpływała na mojego plane'a. To jest jeden ze sposobów. Kontrast zmniejszony i już widać, że powstają takie ładne deformacje, dość płytkie. Mogę również zamiast kontrastu, postawię go sobie z powrotem na 1, zmieniać siłę, za pomocą której ten modyfikator deformuje mój obiekt. W zakładce modyfikatorów mogę zmienić parametr o nazwie Strength. W tym momencie, jeżeli dam mniejszą siłę deformacji, moja deformacja również się wypłaszcza, no i nie jest taka ostra. Nie muszę wtedy zmieniać kontrastu w teksturze. Oprócz tego istnieje także coś takiego jak poziom średni modyfikacji. Proszę zobaczyć, że teraz obiekt leży mniej więcej tak, że w trybie edycji znajduje się na wysokości swojego środka. I teraz deformacja następuje po obu stronach, w górę i w dół, dlatego że mid level, czyli poziom średni, jest równy 0,5. Jeżeli poziom przesunę do 0, to w takim razie w tym momencie mój obiekt będzie deformowany prosto w górę.
Tak samo, jeżeli mid level ustawię na 1, to poziom będzie się ustawiał na poziom górny i cała modyfikacja czy deformacja pójdzie w dół. Jest to czasami przydatne w przypadku, kiedy chcę zrobić jakieś ładnie, równomiernie zdeformowane obiekty, a zachować sobie środek obiektu w środku. Pozostałe opcje, które tutaj mamy, to jest kierunek deformacji, który można wybrać sobie z listy nazywającej się Direction. W tym momencie mogę skierować deformację na przykład tylko w osi Z, co jest w tym momencie takie same jak poprzednio. Natomiast mogę wybrać tylko oś X i w tym momencie moja tekstura deformuje się płasko w osi X. Jeżeli obiekt przekręcę, to tak naprawdę nic się nie zmienia, ponieważ jest to oś lokalna. A więc gdybym przekręcił swój obiekt w ten sposób, to wtedy miałbym oś X lekko zdeformowaną. OK, tak samo może być z osią Y, a więc mogę oś Y sobie stąd wybrać, mieć drugie, czy też drugi kierunek deformacji, no oś Z to jest standardowo ta prostopadła. Tak się składa, że teraz normalne, które są tutaj, czyli wektory normalne do wszystkich tych małych ścian, które mam na moim planie, skierowane są zgodnie z kierunkiem osi Z. Gdybym na przykład miał lekko wygięty ten plane, wtedy byłaby to różnica i może ja spróbuję go wygiąć. Dodajmy może coś takiego jak lekkie przesunięcie i zegnę troszeczkę tego plane'a o w taki sposób. Używam teraz operacji dostępnej jako warp. Jest to kombinacja Shift W. Tak samo zrobię w drugim kierunku Shift W i wygnę tego plane'a o w taki sposób, żeby tworzył mi tego typu kształt. Już widać, że on się teraz bardzo ładnie wygiął i sama ta tekstura Ring Noise stworzyła takie ładnie wyglądające, nie wiem, powyginania czy też deformacje tej powierzchni. Elegancka sprawa. Oczywiście mid-level teraz również działa. Natomiast kierunek, który teraz mam, to jest kierunek typu Z, a więc cała deformacja następuje w kierunku osi pionowej, tak jak widać teraz. Jeżeli zmienię Z na normal, wtedy deformacja będzie zachodziła we wszystkich kierunkach zgodnych z kierunkami wektorów jednostkowych tych małych powierzchni. Jest to troszeczkę inny rozkład deformacji. Jak widać teraz, ten ogonek tutaj nie jest tak mocno ściśnięty w porównaniu z tym, co działoby się dla wybrania opcji Z. No więc to jest tego typu fajna rzecz, ale oprócz tego mogę jeszcze używać tekstury kolorowe. I teksturę kolorową teraz dodam, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. A więc ten wood wspaniały, który tutaj mam, zmienię sobie na kolorową teksturę typu magic. Oczywiście widać, że deformacja jest bardzo fajna, powstaje coś takiego dziwnego, nie wiadomo co. Może troszeczkę zmniejsza głębię, depth powinien być na 1, no turbulencje niech zostaną na przykład na 10, żeby nie było ich zbyt wiele, może dam 15. OK, i żeby tak było trochę co oglądać, to dam depth na 1. Dobra, to jest właściwa deformacja, o którą chodzi. Teraz mamy deformację w kierunku normalnym, ale ta tekstura ma kolory i można te kolory wykorzystać jako informację o przesunięciu powierzchni. Czyli standardowo X będzie przesuwał w kierunku, znaczy czerwony będzie przesuwał w kierunku X, zielony w kierunku Y, a niebieski w kierunku Z. Jeżeli w moim modyfikatorze wybiorę tego typu mapowanie, to będzie mapowanie RGB tu X, Y, Z. W tym momencie kolory mapują teksturę w różne kierunki. I w tym momencie dostaję takie zupełnie ciekawie wyglądające deformacje, które mogą nawet się przenikać. W związku z tym, że tekstura akurat tak kazała się przesunąć powierzchni. W tym momencie nie jest może to zbyt szczególne, ale mogę wypalić sobie na przykład za pomocą bakingu mapę normalną i tą mapę nałożyć na taki modyfikator. Wtedy każde przesunięcie będzie robione z odpowiednią siłą i mogę mieć głębsze lub lżejsze, powiedzmy sobie, deformacje powierzchni wynikające z działania tego modyfikatora. Jeżeli dodam teraz subsurf, aby wygładzić trochę geometrię, to powstaje mi taki, no, całkiem ciekawy kształt. To jest fajne. Przypomina troszeczkę jakiś krem, czy coś takiego, chociaż lepsza deformacja, no to była w tym momencie dla tej tekstury akurat normalna. OK? Subsurf, jeżeli dodam, to mam tylko wygładzoną powierzchnię. I to jest część rzeczy, które można zrobić. Natomiast istnieją tu jeszcze inne możliwości. Te możliwości są po prostu super. Mogę na przykład mapować tą teksturę w koordynatach lokalnych, które zależą od współrzędnych wewnętrznych mojego obiektu, czyli od współrzędnej związanej z tym, powiedzmy sobie, lokalnym układem odniesienia, jaki jest wewnątrz bryły. Natomiast mogę także generować sobie koordynaty, wykorzystywać na przykład koordynaty globalne i w koordynatach globalnych dostaję takiego jeża, ponieważ w tym momencie moja tekstura jest skalowana w zupełnie innym stopniu. No i teraz, jeżeli będę na przykład pracował z tym moim obiektem, teraz go na przykład skaluję, to widzę, że ta tekstura na żywo go zmienia. To jest taki rzeczywiście rozrastający się jeż, powstający z jakichś tam dziwnych, śmiesznych rzeczy do animacji. To jest efekt po prostu super, bardzo ładnie wygląda.
No a potem jest już tyle tych deformacji, że powstaje sobie jakiś niewyraźny mes, że tak powiem. Oczywiście wtedy można zmniejszyć siłę do wartości na przykład 1/100 i dostaje wtedy takie śmiesznie pofałdowane coś, taką półkulę. Ona oczywiście również będzie miała powierzchnię ruchomą, falującą w jakiś tam sposób. Widać też, że odtwarza się na niej wzór otrzymywany z tekstury typu Magic. Tak nawiasem mówiąc, zmienię sobie tą teksturę na przykład na, no na przykład na tego łód, którego miałem wcześniej i widzę, że tutaj całkiem fajnie porobiły się jakieś takie dziwne, orzechowate wybrzuszenia. Dobrze, teraz wracając do tych moich ustawień modyfikatora. Jednym z ciekawszych feature'ów, który tutaj jest, jest możliwość ustawienia sobie koordynatów zależnych od jakiegoś obiektu. Teraz mam na przykład ten mój łód, stręcz może troszeczkę podniosę i mogę określić, żeby ten łód mapował się zgodnie ze współrzędnymi jakiegoś obiektu, który na przykład może być obiektem typu empty. Jeżeli wybiorę ten obiekt empty jako odniesienie do mapowania mojej tekstury, to natychmiast mam zmieniony widok. No i teraz wszystko, co z tą teksturą się dzieje, zależy od tego, co ten obiekt empty zrobi. Na przykład mogę ten obiekt empty przeskalować i to będzie skalowało również moją teksturę. Jeżeli będę skalował w górę, to tekstura się będzie robiła coraz większa i moje deformacje powierzchni będą coraz bardziej łagodne. Tak wygląda teraz obiekt typu empty, przeskalowany do, powiedzmy sobie, powiększenia, no prawie 5 razy większy jest. Mogę także ten obiekt obrócić, powodując, że na obiekcie również się będzie obracała tekstura. Proszę zobaczyć, jaki to jest wypas, jakie to jest fajne. Normalnie teraz mam jakiś taki dziwny kształt kręcący się, no jak nieruchome coś, z takim przycięciem na bokach. Rewelacyjna sprawa. Moim zdaniem bomba. Tak samo skalowanie w osi Z powoduje, że powstaje mi taki kształt podobny troszeczkę do róży. O, można to z tego teraz zrobić, powiedzmy sobie model jakiegoś kwiatka, dać dziewczynie i niech się kobita cieszy. Mogę także zrobić coś takiego jak skalowanie w osi Z, ale w drugą stronę. I to spowoduje, że będą mi tutaj powstały jakieś takie ostre, dziwaczne kształty. Mogę skalować w osi X, rozciągając teksturę albo ją ściskając, tworząc na przykład tego typu dziwny obiekt. Mój obiekt teraz, przesuwając się w pobliżu tego obiektu empty, będzie zawierał deformacje przez niego nakładane. A więc sam ruch obiektu również powoduje, że coś się z tą teksturą dzieje. Ok? W przekroju proszę zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Mam tego typu dziwną kreskę. No więc można zrobić tutaj mnóstwo naprawdę niezwykłych rzeczy, które powiedzmy sobie byłyby trudne do uzyskania w jakikolwiek inny sposób. Rewelacja. Oprócz tego, że mam takie możliwości, istnieje również możliwość mapowania UV. Więc jeżeli sobie zrobię wcześniej koordynaty UV, w tym momencie mogę wybrać dowolną warstwę UV i ta warstwa będzie mapowała moją deformację na obiekcie. I to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ mogę na przykład zrobić taki fajny motyw, ale to już musiałem użyć GIMPa do tego celu, więc może go uruchomię. GIMP, proszę bardzo. Mam tutaj GIMPa. I teraz tak, ponieważ pracuję w lekko zmienionej rozdzielczości, ona jest pomniejszona po to, żeby tutorial było lepiej widać w YouTubie, no to mi się tutaj troszeczkę ten GIMP rozjechał, ale zaraz go ustawię. I teraz tak, weźmy sobie, zróbmy teksturę, która będzie miała współrzędne, czy też rozdzielczość 1024x1024. Nie jest to może dużo, ale jak się zaraz okaże, będzie widać, mam nadzieję, wyraźnie o co chodzi. Ta tekstura niech będzie przezroczysta, wszystko jedno, może być nawet czarna. Zrobię może, żeby była czarna, żeby nie było wątpliwości, że niepotrzebny nam jest kanał alfa. Wypełnię ją teraz czarnym kolorem. I teraz napiszmy na tej teksturze na przykład jakieś sensownie wyglądające litery wielkością fontu na przykład 80, niech to będzie Sans Bold. Piszę tutaj PKB. Te litery są jeszcze za małe, no więc sobie powiększę. Niech one będą duże, na przykład tego typu. OK. To jest w porządku, przesunę je troszeczkę na środek, żeby sobie jakoś tak stały. Dobra, i teraz tak, z tych liter zrobimy sobie za chwilę deformację geometryczną obiektu. Jedyne co jeszcze potrzebuję, to lekko zmienić ostrość tych liter, a więc dam rozmycie Gaussa, takie powiedzmy sobie na 5 pikseli, żeby troszeczkę wygładzić krawędzie później na obiekcie, żeby nie były zbyt strome. Dobra, teraz taką teksturę sobie zapiszę jako litery na przykład pkb.png. Zapisać należy w pliku, który nie wspiera warstw. W tym momencie się wszystko ładnie łączy. Wychodzę teraz z GIMPa. Nie zapisuj, zakończ. I teraz wracam do Blendera. Teksturę, którą teraz muszę dodać, to będzie oczywiście obrazek przygotowany wcześniej, a więc wybieram sobie Image or Movie, wczytuję Image z pliku, to jest powiedzmy sobie ten obrazek PKB. No i teraz
Od razu widać, że na moim plainie pojawiła się zabójczo wielka litera K. Oczywiście teraz tekstura nie zależy tak naprawdę od koordynatów związanych z tym emptem, chociaż zaraz sprawdzimy. Tak, nie mam tutaj emptego, tylko mapowanie UV. W związku z tym przełączę się może na empty, aby można było tą teksturę sensownie jakoś skalować. Widać od razu, że skalowanie tutaj pomaga, chociaż tak naprawdę musiałem skalować obiekt typu empty. Ok, tak to wygląda. I tej teksturze ustawię jeszcze opcję clippingu, tak aby ona była tylko raz, żeby się nie powtarzała. Znamy to, mam nadzieję, z poprzednich tutoriali. Mówiłem o tym, tłumacząc, jak obrazek się mapuje. A więc teraz na panelu Image Mapping, tam gdzie jest zakładka z teksturami, wybieram sobie opcję clip. W tym momencie mam tylko ten obrazek pokazany i nic więcej. Oczywiście teraz widać, że on jest odwrócony. Tak naprawdę tworzy mi dziurę w tym moim obiekcie, którą można by sobie przeczytać jako PKB. Aby tą teksturę odwrócić, musiałem odwrócić współrzędne, w których ona jest mapowana. Więc mogę wziąć, kliknąć tego swojego plane'a i wcisnąć na przykład S-1. W tym momencie skalowanie jest odwrotne. Widzę teraz, że troszeczkę inaczej jakby jest umieszczona ta tekstura. Natomiast cóż, no można byłoby jeszcze spróbować przeskalować ją w osi X, a więc naciskam na moim obiekcie empty S, później X minus 1 i już mam odpowiednio obróconą teksturę. Jednocześnie widać, że deformacja jest bardzo silna, a więc w osi Z skalowanie tutaj nic nie daje. Musiałem zmienić siłę działania samego modyfikatora. Ustawmy sobie może 0,1, może nawet damy mniej, 0,05. O, i to jest motyw, który pojawił się na obiekcie, a pochodzi on z tekstury. Mogę jeszcze ewentualnie w tym moim empty przeskalować jedną z osi, aby tą teksturę troszeczkę ścisnąć i teraz powiększę ją troszeczkę. Proszę zobaczyć, jaki to jest wypas, jak fajnie można wymodelować różnego rodzaju rzeczy. Jeżeli teraz zrobię skalowanie, jeszcze szukam osi. Osi Z akurat nie działa, więc tu niestety musimy teraz zmienić sobie stręcz na przykład na 0, 0, 2. To jest lekki odcisk, lekki cień w tym momencie tego mojego napisu, który można później wypalić na przykład we współrzędnych normalnych i nałożyć na teksturę, która będzie nałożona później na obiekt nisko rozdzielczy. W mapowaniu normalnym to będzie ładnie uwypuklone. Dam troszeczkę więcej, zlituję się, niech to będzie tego typu napis. To, co jest fajne, to to, że mogę swój obiekt empty przesunąć i ten napis będzie się po mojej powierzchni przesuwał. To jest bardzo ciekawa opcja, przydatna do różnego rodzaju animacji. Na razie jednak o tym nie mówimy. To jest temat tabu, później dopiero do tego dojdziemy. W każdym razie teraz, jeżeli będę kręcił również swoim obiektem, to ta tekstura zachowa swoje oryginalne koordynaty. Więc mogę mieć takie dziwne jakby przesunięcie się przez coś, gdzie pojawia mi się obiekt. Jeżeli spłaszczę ten swój obiekt, na przykład wracając do prawie powiedzmy płaskiego modelu, no trochę mi się nie podoba to spłaszczenie, teraz jest zbyt mocne, więc ustawmy sobie nie normal, tylko Z, ok? No to teraz mogę mieć nawet taki efekt jakby wyłaniania się tej tekstury skądś tam. Z tym, że na początku musiałbym tym plane'em odpowiednio pomanipulować. Spróbuję go przekręcić. No nie, tu będę miał zawsze wyciągnięcie w kierunku Z. To, co jeszcze można byłoby zrobić, to na przykład coś takiego, że ta tekstura będzie gradientowo zanikała w bieli na przykład albo w czerni. No i wtedy można zrobić efekt taki, że ten napis uwypukla się w niektórych miejscach, a w innych jest prawie zlikwidowany. Podobną rzecz mogę zrobić, malując tutaj wagi na, powiedzmy sobie, w trybie malowania tekstur. I możemy zaraz to zrobić. Na przykład chciałem, aby litera P była mocno uwypuklona. No maksymalnie, powiedzmy sobie. Natomiast litera K troszeczkę słabiej, więc dam jej kolor żółty, a litera B jeszcze słabiej. No i spróbujmy zobaczyć, co z tego wyjdzie. Jeżeli teraz tak pomalowane wagi wierzchołków dodam z grupy, która została utworzona, to będę miał niektóre z tych wypukuleń słabsze. Jeżeli podniosę teraz siłę, to widać, że B już tutaj jest jakby troszeczkę osłabione. No i teraz można ewentualnie pomalować byłoby mniejszą wagą troszeczkę, aby te moje napisy zostały spłaszczone, żeby się schowały gdzieś tam do środka. W ten sposób mogę wymodelować sobie geometrię, no, która będzie mniej lub bardziej wypukła i to może zależeć od tego, co tak naprawdę na obiekcie namaluję. Jeśli teraz podniosę wagę i precyzyjnie pomaluję tylko tą literę P, to ona oczywiście będzie się ustawiała wyżej. Ok, tak to wygląda. No teraz robię to bardzo nieregularnie, więc litera będzie miała różnego rodzaju wypukłości.
Ale jeżeli teraz normalnie wrócę do trybu obiektowego, zmniejszę troszeczkę siłę działania modyfikatora, to widać, że niektóre mogą być wyżej, niektóre niżej. A wszystko bierze się z tekstury, którą w dodatku mogę pozycjonować dowolnie, tak jak chcę. Widać przy okazji, że wagi tutaj zachowują swoje położenie, a więc mogę mieć jakiś taki odcisk stały w moim obiekcie, który będzie pasował lub nie do moich liter. Ok? Tutaj jest powiększenie tekstury, więc mam większe litery. Widać, że została mi sama tylko waga narysowanej litery P. Dobra, myślę, że to jest większość opcji, które tutaj działają, które można wykorzystać. Ten modyfikator ma dużo różnych zastosowań. Można na przykład spowodować, że dzięki niemu na obiekcie pojawią się jakieś zmarszczki, jakieś pęknięcia, głębokie rysy i tego typu rzeczy. Przydaje się on także do dodawania wielu detali do tekstury. Jeżeli moja tekstura byłaby zwykłą teksturą typu cloud, to w tym momencie mogę mieć jakieś, powiedzmy sobie, zaburzenia powierzchni wynikające akurat z tego, jak pomalowałem wagi. No, gdybym się miał do wag przełączyć, mogę je tutaj namalować jeszcze i później będę miał deformację również na całym obiekcie. Ok, tak to może wyglądać. Zwiększę tylko siłę. Proszę zobaczyć, takie coś może powstać ze zwykłego plane'a. No, myślę, że to jest modyfikator warty uwagi. Na pewno warto się z nim zapoznać i wykorzystywać w różnego rodzaju fajnych opcjach modelowania. Dziękuję za uwagę. To wszystko na ten temat. Do zobaczenia.